proponuje porozmawiać o pozytywnie zaplątanych. Kręcą filmy, fotografują, tworzą strony internetowe, grają na instrumentach, przeprowadzają wywiady. Tak właśnie nad Jeziorem Żywieckim bawi się 30 pozytywnie zaplątanych z Bierunia. Pozytywnie zaplątani to młodzież ze szkół średnich biorąca udział w projekcie o tej samej nazwie. Uczestnicy grupy radiowej sami przygotowali relacje dla Radia M. Co najbardziej podoba Ci się w całym tym projekcie? Wszystko. Wszystko? Rozwiniesz? Jesteśmy całą grupą, nikt się nikogo nie czepia, wszyscy są zgrani, wszyscy się lubią, jest zabawnie, no i atmosfera głównie. Cześć Ania! Cześć! Czy coś nowego dowiedziałaś się na tych warsztatach? Zdobyłaś jakieś nowe umiejętności? Umiejętności nie do końca, ale na pewno dowiedziałam się, co się dzieje w radiu, tak jakby od kuchni, nie tylko to, co słychać. Cały czas się uczę, no przede wszystkim w naszej grupie o filmie, o tym, jak dobrze wypaść nie tyle przed kamerą, co za tą kamerą, jak dobrze nią się posługiwać, jak ustawiać ludzi do wywiadów, jak przeprowadzać te wywiady też, żeby było dobrze, ciekawie i żeby pytani okazywali się ciekawymi rozmówcami. Jak wyglądają Wasze warsztaty? Spotykamy się z panem Gregorem, który jest gitarzystą w zespole Golec Orkiestra. Gra nam na gitarze, pokazuje nam różne pyty, pokazuje nam jak grać, różne metody grania, opowiada dużo o muzyce i pomaga nam zrealizować m.in. projekt tego tygodnia. No oczywiście, to jest świetny muzyk, no po prostu pan, który prowadzi nasze zajęcia, to jest czysta esencja muzyki. To, co on wyprawia na gitarze, to jest nie do pojęcia. Po prostu tyle od niego można się nauczyć, że to naprawdę będzie bardzo przydatne. Co najbardziej podoba Ci się na tych warsztatach? Najbardziej mi się podoba to, że mogę pracować z osobami, które są otwarte na nasze pomysły i które doradzają nam, jak rozpoznać swój własny styl. Zbigniew Zając, prezes Stowarzyszenia Młodzi Aktywni. Przewidujemy szkolenia w trakcie roku szkolnego, szkolenia już w węższym gronie, szkolenia tematyczne. To będą szkolenia podobnie jak tutaj, tylko ze specjalistami w danej dziedzinie i z danego tematu, czyli na przykład szkolenia z emisji głosu, czy też szkolenia z autoprezentacji, czy też z komunikacji interpersonalnej, dotyczące już szczegółowych zagadnień. Przewidujemy również podobny obóz za rok. Czy te warsztaty wpłyną na Twoją przyszłość? Przyjechałem tutaj, żeby rozwijać swoje umiejętności i poznawać nowych ludzi. Myślę, że to zaważy na mojej przyszłości. Myślę, że na przyszłość nie wpłyną, ale na pewno na moje zainteresowania i hobby. W rolę dziennikarzy radiowych wcielili się pozytywnie zaplątani Agnieszka Borodin, Roxana Olewińska, Anna Bartecka i Filip Berezowski, a wysłuchiwał ich także pozytywnie zaplątany reporter Radia M Adrian Urbanek. Projekt Stowarzyszenia Młodzi Aktywni został sfinansowany ze środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.